Internet to wspaniała rzecz. Każdy z nas lubi czasem pooglądać jakieś niepokojące i przerażające filmy. Wszyscy znamy takie klasyki jak I Feel Fantastic, Salad Finger, czy Pan Szymon testuje skok do tunelu, prawie się zabił. Nie. Wy nie znacie. Dobra, to wszystko po kolei. Ostatnio na YouTubie wyszukiwałem sobie Let's Play Call of Duty i oto co mi wyskoczyło. Pan Szymon gra w zakazaną misję w Call of Duty. To, co najbardziej mnie zaciekawiło, to to, że na miniaturce nie ma klasycznego Let's Playa, a jakiś zamaskowany młodzieniec. No dobra, klikam. Pan Szymon, dzisiaj zagramy sobie Call of Duty. Aha. Pakuj suba, gówniarzu, bo do ciebie przyjdę. Okej, jakiś losowy dzieciak z YouTube'a grozi mi, że jeśli nie dam mu subskrypcji, to przyjdzie do mnie ze swoim karabinem maszynowym. Mnie przekonał. Zaraz będzie. Pamiętaj mi po rosyjsku, de priviet. Dzień dobry. Jak tam dziadek mija? Co się czołgasz, pacanie jeden? Nie powiem, kanał bardzo interesujący. Zobaczmy może, dlaczego klasy od 4 do 8 nie idą do szkoły. Film był 4 miesiące temu, gdy wszyscy jeszcze kiblowali na zdalnych. Zobaczmy, czemu według niego nie mogliśmy wrócić do szkoły. Jak fajnie jest iść do szkoły! Kim pan jest? Jak jest pedofil z Nowego Jorku! Kolejny film to Pan Szymon zjada sopla. Jeśli on naprawdę to zrobi, to ten człowiek jest jakiś... Dobry! Powoli zaczynam tracić wiarę w ludzkość. Może kolejny film będzie lepszy? Cygan wycieraczka. Czyżby nowy hit internetu? Sobie jedziemy. Tylko najpierw muszę... Włączam wycieraczkę! Kurde, coś ta wycieraczka nie działa. O Jezus, co się dzieje? Ty, jaka wycieraczka fajna. Ty, pajku, mam wycieraczkę. Ej, jak się nazywasz? Wycieraczka. Ej, weź, kurde, rzuć się na maskę i tutaj mi zrób. Okej, tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Czemu wykorzystujesz to biedne dziecko jako prywatna wycieraczka? Na dworze jest minus 10 stopni, a on biega i wyciera szyby, podczas gdy ty siedzisz sobie w cieplutkim samochodzie i jeszcze mu rozkazujesz. Leci like. Teraz jego największy hit, czyli Pan Szymon na zjeżdżalni. Spójrzcie tylko na te wyświetlenia. Ten kanał jest jakiś pojeba. Dobra, ostatni film na dziś, czyli Pan Szymon sam w domu. Czyżby polska wersja zagranicznego klasyka? Zostałem porwany. A okej. Powiem wam, jak to się stało. No powiedz, koleżko, bo aż sam jestem ciekawy. Jakby zabawki odżyły. A masz! Szkoda, że nie można wychodzić z domu. Kto to stoi? Co jest? No tak, bo to logiczne, że jeśli przed twoim domem stoi jakiś zamaskowany typ z trzema paskami na dresie, to zamiast do kogoś zadzwonić, idziesz się z nim przywitać. Nikogo nie ma! Człowieku, pies drapie ci szybę, a ty zamiast coś z tym zrobić, tylko machasz ręką i teleportujesz się w prawo. Uwaga, pytanie. Co mówisz do typka, który chce ci się włamać do domu? A kim jesteś? B, czego chcesz? C, po co tu przyszedłeś? D, odejdź stąd. Poprawna odpowiedź to... Jak masz na imię? Dobry wieczór, prawo jazdy i dowód. Kolejne pytanie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić normalny człowiek? Zadzwonić na policję. Bardzo dobrze.
Jednak pan Szymon ma trochę inne metody obrony. Tak być nie może. To mój dom, będę go chronił. Włamywacz nie ma szans. Z takim uzbrojeniem to na... I tak to było. Ależ ta historia wgniata w fotel. Muszę obejrzeć kolejny odcinek i dowiedzieć się, czy udało mu się uwolnić. Dziękuję za 15 subskrypcji na kanale. Zostałam dzięki wam uwolniony. Czyli wystarczyło podnieść ręce, by się uwolnić. Tylko majku. Cześć. Cześć. Czemu ten kanał jest taki brutalny? Co? Po co ci to było? Daj mi te pieniądze! Trupu. To sobie zatrzymam. Czyli morał z tej historii jest taki, że jeśli przyjdzie do was tajemniczy włamywacz, weźcie karabin, zastrzelcie gnoja i zabierzcie mu wszystkie jego pieniądze, by następnie kupić sobie za nie robuxy do Fortnite'a. Dobra, to już koniec na dzisiaj, nie mam już cierpliwości do tego człowieka. Jak pod tym filmem będzie 1,5 łapki w górę, to nagram drugą część z trylogii Pan Szymon kontra terrorysta. Popped off, then you go gave me just a little bit of a chop.